Dobry wieczór Państwu. Przedstawię się jak zwykle, ponieważ ciągle dochodzą do nas nowi miłośnicy sztuki i niekoniecznie muszą znać naszych nazwisk. Nazywam się Stanisław Srokowski i prowadzę taki cykl spotkań z młodymi talentami. Tutaj w tym miejscu, czyli w klubie Pieśniarze, rodzi się zupełnie nowa tradycja we Wrocławiu. Takich punktów za wiele nie ma, o ile mi wiadomo, w ogóle nie ma. Takich miejsc, które by systematycznie i ciągle zwracały uwagę na to, co jest najistotniejsze dla człowieka, jego rozwój, jego dojrzewanie, jego dochodzenie do tych wszystkich relacji później, które później wiążą się z życiem publicznym, społecznym, politycznym, ekonomicznym, gospodarczym. I dobrze jest, jeśli wytwarza się w tym najmłodszym pokoleniu takie przekonanie, że jesteśmy potrzebni, że jesteśmy ważni, że coś znaczymy, że każdy z nas indywidualnie jest wartością. I tutaj, w tym miejscu, my szczególnie kładziemy uwagę na ten pierwiastek indywidualizmu. Każdy z nas jest inny, każdy jest inaczej ukształtowany psychologicznie, każdy jest zbudowany jak gdyby z nieco innej materii wewnętrznej, która kształtuje jego osobowość. I pragniemy to szczególnie mocno podkreślać, ponieważ jeżeli w młodym pokoleniu zbudujemy sobie takie przekonanie, taką wartość, że jesteśmy indywidualistami, jednostkami, osobowościami, które mogą wpływać na swoje otoczenie. Jeżeli teraz to zbudujemy, tę siłę, tę energię, to ona później będzie dawała ogromne korzyści społeczne. Człowiek nie jest samotną wyspą. Człowiek jest uwikłany struktury społeczne, związki, zależności, powiązania, ale istotne jest to, żeby pamiętać, że jednostka musi wytwarzać sobie poczucie wielkiej niezależności. To jest istotne. Ja, jednostka, ja człowiek, ja kobieta i mężczyzna stanowię suwerenny byt. Nikt nie powinien zmuszać mnie do czegokolwiek, nie powinienem podlegać propagandzie takiej lub innej, powinienem wytwarzać swoje własne zdanie w oparciu o wartości, ku którym zmierzam, których poszukuję i które mnie kształtują. W tym sensie te spotkania są ogromnie ważne, bo one właśnie budują nowe elity. To jest bardzo ważne. Budujemy nowe elity, które są niezwykle potrzebne Polsce. Właśnie te elity niepodległe, z takim suwerennym myśleniem, które nie będą podlegały dyktatowi żadnych struktur politycznych, które będą same budowały sobie przekonanie co do tego świata, prawda, co do wartości tego świata. W związku z tym gościliśmy już tutaj czterech, do tej pory trzech. Dzisiejszy gość, o którym za chwilę powiem więcej, jest czwarty. Gościliśmy dwóch poetów i jednego prozaika. Każdy z nich to barwna, oddzielna postać. Witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkich tutaj obecnych na tej sali. Szczególnie cieszę się, że mogę powitać panią profesor z Oławy wraz z gromadką wspaniałej młodzieży, licealistów i nie tylko. To zaszczyt dla nas i miłe, że przybywacie tutaj i tworzymy taką wspólnotę ponad wrocławską. Stanowimy właśnie coś więcej niż tylko miasto, stanowimy po prostu wspólnotę intelektualną, duchową, to się liczy. Te wspólnoty są dużo ważniejsze niż wspólnoty terytorialne. Liczy się to, co nas łączy, prawda, przez ducha, przez umysł, przez intelekt.
I to jest istotne. Witam też wszystkich tych, którzy nas oglądają przez telewizję internetową, bo jesteśmy w tej chwili na wizji, na żywo. Oglądają nas w tej chwili widzowie w całym świecie. Z całą pewnością mogę Państwu powiedzieć, bo otrzymałem wczoraj bardzo dużo informacji ze świata. Otrzymałem i w związku z tym pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy nas w tej chwili oglądają. Między innymi otrzymałem informację, że będą nas oglądać w Paryżu, w Londynie, w Berlinie, w Chicago, w Kanadzie, w takim mieście London i Montrealu. W związku z tym przede wszystkim pragnę serdecznie pozdrowić tych, którzy do mnie napisali, że będą nas oglądać. Państwa Marii i Stefana Królów z London, profesorów. Państwa profesorów, to są profesorowie tamtejszych uniwersytetów. Pozdrawiam Pani Mariu, pozdrawiam Pani Stefanie. Pozdrawiam Pana Jana Sokoła spod London z małżonką Anną. Pozdrawiam Pana Ryszarda Godlewskiego z Montrealu. I pozdrawiam wszystkich innych, którzy oglądają, a którzy być może zechcą później nawiązać z nami kontakt mailowy. Także poza tą grupą, która w tej chwili znajduje się na tej sali, są setki innych ludzi, którzy nas oglądają. Bardzo się cieszymy, że ta nasza telewizja powoli zagarnia też innych do oglądania. A teraz przejdziemy do naszego gościa. Proszę Państwa, dzisiaj bardzo się cieszę, że mam okazję przedstawić Państwu nową, zupełnie na naszym firmamencie postać literacką, który do tej pory nie ujawniał swojego talentu publicznie, nie pojawiał się w mediach, nie prezentował się. Dzisiaj będziemy mogli z nim porozmawiać, będziemy mogli podyskutować. Jest to pan Rafał Bakalarczyk, siedzący tutaj obok mnie. Debiut, my mamy taką zasadę, że najpierw jest debiut w gazecie Kornela Morawieckiego pod tytułem, pokazuję już Państwu tę gazetę, pod tytułem Obywatelska. Ona zmieniła tytuł, do niedawna miała nieco inny, od tego numeru, właściwie od poprzedniego, ma tytuł Obywatelska. Możecie ją Państwo zdobyć w kioskach w całym kraju. I tego numeru jest we wszystkich kioskach w kraju, przez Kolportera rozprowadzana. Jest to dwutygodnik prowadzony przez wybitną postać, bardzo ważną postać dla życia politycznego, ale przede wszystkim dla życia publicznego, przez Kornela Morawieckiego. Przypomnę Państwu, szczególnie młodemu pokoleniu, że Kornel Morawiecki to był lider, przywódca partii politycznej Solidarność Walcząca w okresie stanu wojennego w 1981 roku, kiedy Polska została całkowicie zniewolona i stworzyło się podziemie. To podziemie było bardzo szerokie. Można powiedzieć, że powstało coś takiego jak drugie AK. Może nie na taką miarę, ale na bardzo podobną. I człowiekiem, który jednoznacznie, wprost wtedy powiedział, że nie chcemy żadnego socjalizmu z ludzką twarzą, tylko chcemy wolnej, niepodległej Polski. I to był właśnie Kornel Morawiecki, jedyny wtedy przywódca, nie Wałęsa, nie inni, tylko Morawiecki powiedział, chcemy wolną, niepodległą Polskę. To tak dla przypomnienia, z kim mamy do czynienia. To jest właśnie, pokazuje na świat, to jest ten tytuł, który w tej chwili w Polsce się rozchodzi po wszystkich kioskach, miastach i miasteczkach. Właśnie tutaj debiutował pan Rafał, mamy tutaj tę stronę w pomniejszeniu. Tu są jego bardzo interesujące, zaraz o nich trochę więcej powiem, wiersze. Myślę, że nasza rozmowa powinna trochę też iść w takim kierunku, żeby jak gdyby wyprofilować pojęcie procesu twórczego. To jest oczywiście ode mnie zagadnienie, jak powstają teksty, jak one kształtują się, jak one ujawniają się poprzez
pracy, umysłu, silnej woli, charakteru i wielu czynników osobowościowych, jak one się kształtują i przetwarzają, prawda, te wszystkie zjawiska, które są w nas, a więc uczucia nasze, myśli, wrażenia, przekonania, idee, przetwarzają w pewnym momencie w coś, co się nazywa literaturą, sztuką, filmem, teatrem, pieśnią, muzyką, bo wszystko gdzieś tam wychodzi, prawda, z naszego wnętrza. I myślę, że będziemy mogli też z Rafałem o tym także porozmawiać, jak, w jaki sposób kształtuje się ten rysunek, ta figura poetycka, która przedtem przecież nie istnieje, dopiero on ją tworzy, prawda? I tu się pojawia to, o czym mówiłem na początku, osobowość ludzka, ten pierwiastek indywidualizmu. W każdym z nas on inaczej jest zbudowany, inaczej i inny ma wymiar, inny charakter, ale każdy z nas jest twórcą. Problem polega na tym, że nie wszyscy dostrzegliśmy, że możemy jeszcze z siebie emanować to, co w nas jest najcenniejsze. To jest problem taki pewnego działania psychicznego, prawda, że wytworzymy w sobie taką silną wolę, że dostrzeżemy, iż mamy coś ogromnie ważnego. Moje takie przekonanie jest, że właściwie nie ma ludzi nietwórczych. Nie ma ludzi nietwórczych. Każdy człowiek na gdziekolwiek jest, cokolwiek sobą przedstawia, jest jednostką i osobowością twórczą. Ta twórczość może wyrażać się w różny sposób. Oczywiście ona może dotyczyć piękna, sztuki, ale ona może dotyczyć życia publicznego, ona może dotyczyć zjawisk innej natury, prawda? Techniki, mechaniki, innych dziedzin. Ten pierwiastek twórczy jest niezwykle cenny wszędzie, ale żeby on się ujawniał, to jest taka bardzo istotna kategoria, wyobraźnia. Wyobraźnia. A to, co rozwija najbardziej ludzką wyobraźnię, to jest literatura i sztuka. I dlatego myślę, że te nasze tutaj spotkania w tych katakumbach, to są spotkania, które ujawniają, prawda, ten pierwiastek wyobraźni, pokazują, czym jest wyobraźnia. I myślę, że tutaj z Rafałem także będziemy mogli porozmawiać o wyobraźni. Dotychczas, jak Państwo pamiętają, ci, co tutaj bywali na tych spotkaniach, prezentowałem już, przypomnę, Maćka Dobrzańskiego, którego nazwaliśmy tutaj poetą katastrofizmu, czyli człowieka, który bardzo wnikliwie i z dużą wrażliwością obserwuje nasze życie społeczne, publiczne, polityczne i dotyka tych takich sfer, które są bardzo miękkie, delikatne, mówię o odrzuconych, o wypalonych, o zmęczonych, o przerażonych. Dziwne zjawisko obserwuję. Tutaj mam pewien taką perspektywę, że bardzo wielu młodych poetów kieruje swój wzrok na powiedziałbym, pewną chorobę społeczną. Że coś się niedobrego dzieje w naszym kraju, bo to nie jest przypadek. Twórcy zawsze są tym takim instrumentem, prawda, subtelnym, który wyczuwa najszybciej wszelkie choroby społeczne. Historia nam bardzo dokładnie to może potwierdzić. Kiedy się zbliżała II wojna światowa, to wiele lat wcześniej powstała cała szkoła katastrofizmu. Ja mówiłem tutaj o Czechowiczu, o Miłoszu, o innych. Wiele lat wcześniej, wojna wybucha w 1939, a oni piszą swoje teksty 1937, 1935, 1934. Przeczuwają. Pierwiastek przeczucia jest potężną siłą taką energetyczną, która jak gdyby, to byśmy musieli mówić już o metafizyce, o tym skąd się bierze, to jest oddzielne zagadnienie. W każdym razie ten pierwiastek pozwala nam sądzić, że twórcy są taką tarczą ostrzegawczą. Uwaga, coś się dzieje, coś bardzo niedobrego się dzieje w kraju, w państwie, w Rzeczypospolitej. I
Rzeczywiście tak jest. To, co Maciek Dobrzański napisał w tych swoich wierszach, to będzie chyba niedługo książka. To, co mówi też Rafał i o tym sam on będzie chyba mówił, ale to, co w najbliższych tygodniach się pojawi tutaj w tym samym miejscu, pojawi się taki poeta z Katowic, czy spod Katowic. Na razie go nie przedstawiam, bo pracuję w tej chwili nad kolejną stroną poetycką, gdzie bardzo głęboko wnika w dramat Polski poprzez odrzucenia, wykluczenia, przez jakiś taki, obserwuje taką rzeczywistość, która po prostu nie może się zmieścić w tym życiu, w którym powinien każdy człowiek się zmieścić, prawda? W którym każdy człowiek powinien mieć swoje miejsce, swoją godność, realizować swoje projekty. Okazuje się, że nie. Ja uczulam na to, że to, co w tej chwili prezentuje młodzi poeci, to jest sygnał, bardzo taki sygnał, który coś bardzo ważnego nam mówi. Uważajmy na to, liczmy się z ich głosem. I tutaj właśnie Rafał jak gdyby się wpisuje w ten taki nurt, w tę taką rzekę, która niesie ze sobą te pytania, kim my jesteśmy, co się z nami dzieje, kim my jesteśmy jako naród, kim jesteśmy jako ludzie, jako społeczeństwo, jako Rzeczpospolita. To oczywiście nie są wielkie apele, to są drobne jakieś takie ułamki, fragmenty tych pojęć, tych takich struktur myślowych, które próbują nam uzmysłowić, że idziemy w stronę jakiegoś świata, który może być niebezpieczny. I właśnie Rafał po swojemu, bo to jest ważne, każdy po swojemu, to jest istotą sztuki. Każdy musi mieć swój ton, swój odrębny styl, swój odrębny język, swoją odrębną koncepcję. Nie można wpatrywać się w znanych twórców i powiadać, ja będę pisać tak jak Miłosz, jak Herbert albo jak Mickiewicz. Jeżeli będziesz tak pisać, to w ogóle nie pisz. Pisz tak, jak ci dyktuje twój wizerunek wewnętrzny. Ty jesteś twórcą, ty jesteś tym, który swój świat przedstawiasz. Ty jesteś jedyny, bez ciebie tego świata przedstawionego nie będzie. I to, co mnie urzekło właśnie u Rafała, pierwszy wiersz, który mnie tak ujął bardzo mocno, tak? Kapuśniaczek. Co za wiersz, co za tytuł? Kapuśniaczek. Czy kapuśniaczek może stać się poezją? Czy kamień może stać się poezją? Czy deszcz może stać się poezją? Czy błoto może być poezją? Tak, proszę Państwa. Wszystko może być poezją. To zależy, co my dostrzeżemy w tym, jaki sens temu nadamy, jaką wartość objawimy. I tym mnie ujął Rafał, że potrafił zbudować jak gdyby z banału, prawda, bo to jest banał, sama nazwa, samo pojęcie, sama materia, ale z banału stworzyć oryginał, stworzyć oryginalny, piękny, niezwykły, fascynujący tekst. Od razu, kiedy przeczytałem ten tekst, pomyślałem, cokolwiek będzie z następnymi tekstami, to już to jest poeta. To już jest poeta. No a później zacząłem czytać kolejne teksty i one potwierdziły, że mamy do czynienia z nowym zjawiskiem w polskiej poezji, ze zjawiskiem niezwykłej wrażliwości i takiego subtelnego przyglądania się naszej rzeczywistości. Przede wszystkim wychwytywania dramatu w tej rzeczywistości. Wykluczenie, bieda, cierpienie. Jeszcze dalej pójdzie w tym, którego będę prezentował być może za miesiąc. Spod Katowic, który bardzo głęboko idzie już w stronę takich wielkich schorzeń społecznych, nie tylko jednostki, ale jak gdyby grup całych, to jest, pojawia się jakiś wielki problem, jakieś takie wielkie ostrzeżenie.
O ile Maciek Dobrzański by wszedł w stronę katastrofizmu, to Rafał nie idzie w tę stronę. On po prostu, jak kulturalny, mądry, wrażliwy człowiek, mówi, mam z tym problem, chcę wam pokazać po swojemu. I ten zbiór wierszy, który tutaj Rafał zaprezentował, jest tego dowodem. Jest dowodem po pierwsze jego wrażliwości, po drugie jest dowodem na to, że on jako medium społeczne, bo poezja, poeta twórcza to jest też niezależnie od tego, że sam z siebie dokonuje jakichś operacji myślowych i tworzy jakieś figury, struktury literackie, to jest równocześnie medium, przez które przenika świat społeczny, polityczny, prawda? Rzeczywistość przenika przez niego. I te kolejne wiersze potwierdzają to, że mamy do czynienia właśnie z talentem, a równocześnie z taką subtelną organizacją psychiczną. Panie Rafale, porozmawiamy przez chwilę o tym, prawda? Ja myślę, że dla każdego jest interesujące to, jak się przekształca rzeczywistość w formę. Rzeczywistość, która nie ma w samej istocie, jest, prawda, jak gdyby takim zbiorowiskiem chaosu, który próbuje coś tam przetwarzać i kształtować sam siebie, kształtować sama siebie, ale z tej rzeczywistości płyną jakieś do nas sygnały, jakieś, prawda, alarmy i wtedy poeta zaczyna coś tam, prawda, wychwytywać i tworzyć. Jak to jest u pana, panie Rafale? Jakby pan scharakteryzował ten proces, który przebudowuje rzeczywistość w sztukę? Myślę, że tutaj w moim przypadku nie ma takiego uniwersalnego modelu, który zawsze tego procesu, to znaczy czasami bywało tak, że dany obraz, dane zdarzenie, które zaobserwowałem, bądź którego doświadczyłem, stawało się asumptem do tego, żeby coś napisać. Bywało tak, że jakby całe spektrum mniej lub bardziej bezpośrednio mnie dotykających doświadczeń musiało zaistnieć, żeby to zaowocowało wierszem, który jakby nie odnosi się do bezpośredniego wydarzenia, do konkretnych osób, ale próbuje ująć jakby całe właśnie spektrum różnych ludzkich doświadczeń, które mają gdzieś ten wspólny mianownik i można je wyrazić także poprzez taki bardzo skonkretyzowany obrazek, tak jak jest jak próbowałem w tym wierszu Kapuśniaczek, ale też w kilku innych, które na przykład traktują o problemie chociażby samotności. Tutaj można oczywiście pisać o tym w kategoriach dużych pojęć, abstrakcyjnych pojęć, ale wydaje mi się, że bardziej to porusza, kiedy się przedstawi to na przykładzie jakiejś takiej małej scenki rodzajowej, czy małej, czy czegoś, co jest takie wręcz namacalne, obrazowe. I to też może jest też częściowo odpowiedź na to, jak to u mnie wygląda i dlaczego jak, tak jak właśnie. Jak było z tym takim wzorowym wierszem Kapuśniaczek? Pamięta pan ten moment? Szczerze mówiąc, akurat nie pamiętam, to już było jakiś czas temu pisane. Ale na pewno akurat ten wiersz nie był wywołany takim bardzo bezpośrednim impulsem, w wyniku którego napisałem od razu wiersz, tylko bardziej dorastało we mnie jakieś myśli, jakieś emocje, które zaowocowały właśnie napisaniem wiersza w takiej formule i opartym go na takim koncepcie. Przy czym jeszcze tu jest druga strona, to jakby dobór pewnego kostiumu, w jaki się jakby obleka te różne myśli, różne refleksje, różne emocje. I ja staram się, żeby to był taki właśnie
kostium bardzo codzienny, bardzo, bardzo przemawiający do takiego powszechnego doświadczenia. A oprócz tego, to też myślę, że później będzie widać w moich tych innych wierszach, no, próbuję też szukać tych wieloznaczności słów, które pozwalają właśnie w takim bardzo przy pomocy zwyczajnych słów, zwyczajnych motywów, próbuję jakby pokazać coś takiego bardziej niezwykłego, czy pobudzającego do mniej typowych, myśli. Tak, dziękuję bardzo. Powinienem powiedzieć o drugim nurcie, który występuje w poezji pana Rafała. Mówiłem o tym, że czerpię inspirację, najkrócej mówiąc, z obserwacji społecznych. Czyli to zresztą chyba też wiąże się trochę z jego w ogóle pasją Rafała. Nie wiem, czy to może pasja, ale w każdym razie jest to doświadczenie, które mu towarzyszy. Mianowicie on bardzo mocno przygląda się wszelkim takim dewiacjom społecznym, tym wykluczeniom właśnie. Dodam też, że pan Rafał jest doktorantem, w tej chwili pracę doktorską pisze w Warszawie. I to chyba z tej dziedziny, tak? Ale to później pan powie. To jest jeden nurt, czyli nie polega to na tym, że po prostu idę obserwować, tylko rzeczywistość jak gdyby śle nam te sygnały i one gdzieś tam w nas się kumulują w jakąś taką potrzebę przebudowania tych sygnałów w jakąś wartość literacką. To jest jeden nurt, ale drugi bardzo interesujący, który zresztą w sztuce literackiej dość często się pojawia w historii kultury, mianowicie wtedy, kiedy sama kultura wytwarza jak gdyby takie potrzeby interpretowania jej samej, czyli mamy jakieś zjawisko kulturowe, przyglądamy się mu, teatr, film, muzyka, obserwujemy lub słuchamy, ale to nam nie wystarczy. My chcemy to jakoś skomentować, opowiedzieć, prawda? W związku z tym dzielimy się wrażeniami, tak jak to bywa najczęściej. Byłem w kinie, widziałeś film? Tak, widziałem. Jakie? No świetne, znakomite. Opowiadamy, komentujemy, interpretujemy. Twórca próbuje się to zmierzyć w skali już bardziej, powiedziałbym, profesjonalnej. I to jest ten drugi nurt, szczególne uwrażliwienie u pana Rafała widzę w dotyku materii z zmysłów, które chcą objąć malarstwo. Dotyk malarstwa. Widzi w historii malarstwa, mamy ogromne, wielkie dzieła. Patrzymy na nie. One czasami dają nam powody, żeby zbuntować się, ale czasami dają powody, żeby zachwycić się. I nieraz z tego zachwytu wyrasta nowa forma kultury, nowy wiersz, nowe opowiadanie. Można napisać opowiadanie o obrazie, opowiadanie o cyklu obrazu. U Rafała występuje dużo, to nie jest jeden, tylko kilka, czyli również wrażliwość artysty, twórcy, poety, wrażliwość na sztukę. Czyli sztuka zapladnia umysł swoją jakąś intensywnością, barwą, kształtem, ideą i tak dalej. To jest ten drugi nurt. W związku z tym pytanie, kiedy to się zaczęło, panie Rafale, to takie przyglądanie się sztuce jako źródło twórczemu, prawda? Bo to sztuka staje się źródłem twórczym. Właściwie przyglądanie się sztuce już zaczęło się bardzo wcześnie. Właściwie nie pamiętam nawet kiedy, może w wieku 5-4 lat, a więc bardzo, bardzo... Niesamowite, bardzo... proszę zwrócić uwagę, 4-5 lat, czyli co, patrzył pan na obrazy i... Tak, mama podsuwała mi różne albumy i jeszcze... Dziewczyny, pamiętajcie, jak będziecie miały dzieci,
4, 3, 2 lata to już ten moment, kiedy można i trzeba pokazywać, prawda? No wtedy jeszcze nawet nie myślałem ani o poezji, ani nie czytałem poezji, ani tym bardziej jej nie pisałem, więc to doświadczenie obcowania z malarstwem było niejako pierwotne wobec tej twórczości, wobec obcowania z materią poetycką czy literacką. Natomiast sama próba połączenia poezji z malarstwem, czy dialogu tych dwóch dyscyplin, właściwie zaczęły się dość późno, dwa lata temu. Wcześniej wprawdzie jeszcze w czasach licealnych, ale to tylko jako bardziej komentator. Pamiętam, że moja matura ustna była właśnie poświęcona motywom malarskim w twórczości Stanisława Grochowiaka, który zresztą był jedną z takich ważnych dla mnie, którego twórczość była jednym z ważnych punktów odniesienia też dla mnie. Przepraszam, może ja skomentuję, to jest bardzo istotne. Proszę popatrzeć, mamy wiek XXI. Stanisław Grochowiak żył w połowie wieku XX, lata 50. Debiut jego nastąpił ten taki mniej istotny bodajże w 51, a ten rzeczywisty debiut w 56. 56 rok to tak dla historii przypomnę, to był rok, kiedy się kończyła faza tak zwanego realizmu socjalistycznego. Realizm socjalistyczny to była taka metoda twórcza, którą komuniści narzucili Polakom, ale też całemu obozowi komunistycznemu. Taka metoda, która według jednego wzorca miała wytwarzać pewne produkty artystyczne, tak to się wtedy nazywało, na jeden wzór. I najczęściej bohaterami to były tam traktorzystki i tak dalej. Ale to nie idzie o traktorzystkę, bo bohaterką może być traktorzystka również, tylko idzie o pewną taką polityczną pieczęć, która nad tym wszystkim była, że poza ten wzór nie wolno wychodzić. Reguła. Poza tym sztuka nie znosi reguł tego typu politycznych. Sztuka uwielbia reguły same w sobie, kiedy sama siebie organizuje, natomiast nie znosi reguł politycznych. Komunizm narzucał nam, pisarzom, jak my mamy pisać, jak my mamy tworzyć, jak my mamy malować, jak my mamy muzykę uprawiać. 56 rok był tą cezurą, która przerwała ten haniebny czas i w tym momencie pojawiła się grupa pisarzy w Polsce, która zerwała z tym komunistycznym dyktatem i od tego momentu zaczyna się w Polsce względna wolność twórcza. Względna, ponieważ komunizm ciągle funkcjonuje, ale już pojawiają się różne nurty w tym komunizmie i między innymi Stanisław Grochowiak, który był u początku jak gdyby intelektualnych takich fascynacji Rafała, był tym poetą, który rzeczywiście stworzył w literaturze polskiej takie ciekawe zjawisko, które się nazywa turpizmem. Turpizm to tak najkrócej mówiąc od łacińskiego słowa turpis, czyli brzydki. Grochowiak sądził, że poezją może być, tak jak na początku gdzieś tam we wstępie mówiłem, że poezją może być wszystko. Może być kałuża dostrzeżona przez poety, może być deszcz, może być coś innego. Proste, zwykłe, codzienne rzeczy. I on w pewnym momencie napisał takie zdanie, nie wiem, czy pan sobie przypomina, panie Rafale. Wolę brzydotę, tak pisze Grochowiak, jest bliżej krwobiegu słów, gdy prześwietla je i odręcza. Wolę brzydotę, ponieważ jest bliżej krwobiegu słów. Czyli uważał, że to, co brzydkie, jest bardziej ludzkie, tak mu się wydawało. Oczywiście jest to jeden z poglądów, bo niekoniecznie musi być prawdziwy, ale z całą pewnością jest coś istotnego, że zwrócił uwagę na
codzienność człowieka, prawda? Nie tylko wielkie idee, prawda? Nie tylko wielkie kształty, wielkie formy, wielkie pojęcia, ale te zwykłe rzeczy, ten żuczek, ta muszka, prawda? To takie proste, powiedziałbym, dostrzegalne. I myślę, że rzeczywiście u Rafała coś takiego nastąpiło, że uznał, że może jak gdyby w tej linii gdzieś tam kontynuować. Co dalej? Tak, może jeszcze uzupełnię. Rzeczywiście ten fragment tutaj wiersza Czyści, który był przed chwilą przywołany, też bardzo jakby jest mi bliski w swej wymowie. I myślę, że Grochowiak, to też było jego zaletą, nawet może nie tyle sam turpizm jako taki, czyli pewna afirmacja, czy też wykorzystanie tej estetyki brzydoty, bo ponieważ to akurat w różnych epokach w kulturze ten wątek turpistyczny się pojawiał, natomiast on rzeczywiście nadał temu taki bardzo, bardzo określoną perspektywę właśnie, w której ten turpizm nie tylko jest pewnym, nie tylko służy, ma nie tylko pewne cele, funkcje estetyczne, ale także jest takim narzędziem do opowiedzenia się w pewnych sporach o rolę poezji, o rolę sztuki, o to, co powinno być, co powinno, czy to, co może być jej przedmiotem. I Grochowiak wyraźnie, zwłaszcza w swoim pierwszym debiutanckim tomie Ballada rycerska, wyraźnie wskazywał, że jego zdaniem także poezja powinna odwoływać się do tych doświadczeń codziennych, przyziemnych. Niejako stawał też w obronie ludzi czy grup, które, dla których ta właśnie codzienność to jest jakby treść ich życia. No i tutaj akurat jest pewne pokrewieństwo może co do jakby tematu właśnie z tym socjalizmem, do socjalizmu, względem którego jednak Grochowiak się dystansował, natomiast jest różnica w tym, że Grochowiak jednak nie próbował to jakby układać w pewien schemat, tylko właśnie pokazywać bardziej, to była taka filozofia jednak, wydaje mi się, dużej niezgody społecznej. Tam ten wątek buntu, też buntu w obliczu krzywdy jest bardzo, bardzo silnie obecny. Na przykład wiersz Szymon Słupnik, bardzo, bardzo mocny i dobry wiersz, ale także szereg innych. I to, może tutaj pozwoliłem sobie na taką dłuższą dygresję, ponieważ to też ściśle koresponduje z tymi moimi wierszami, gdzie też obok takiego dowartościowania tego doświadczenia właśnie codziennego, jest też w niektórych przynajmniej wierszach jest też wyrażona pewna postawa krytyczna, krytyczna społecznie wobec różnych zjawisk, różnych mechanizmów, różnych procesów społecznych, które właśnie prowadzą, tak jak pan Stanisław mówił, do wykluczenia, do odrzucenia, do osamotnienia. I Grochowiak, tak jak już wspominałem, też sięgał po obrazy twórców z różnych epok zresztą, ale mam wrażenie, że to sięganie po inspiracje w kulturze i sięganie po inspiracje w życiu codziennym nie muszą być takie osobne tory. Akurat w moim przypadku często jest tak, że pisałem wiersz do danego obrazu, ale poprzez ten obraz też uprawiałem jakąś formę krytyki społecznej czy opisu społecznego. I wydaje mi się, że w moim przynajmniej przypadku te dwa źródła inspiracji współwystępują ze sobą i czasami wzajemnie się wzmacniają. Może ostatnie pytanie dotyczące
motywacji twórczej i oglądu współczesnego świata. Mówił Pan o fascynacji grofowiakiem. I może nie samym turpizmem, ale powiedzmy tym obszarem zainteresowań, który był charakterystyczny dla grofowiaka. Proszę mi powiedzieć, czy we współczesnej literaturze polskiej lub światowej znajduje Pan takie nurty, takie wątki, czy takie tematy, problemy, które są dla Pana ważne i czy wymieni Pan jakichś pisarzy, twórców, artystów? No i to dość trudne pytanie, zwłaszcza dla mnie, zważywszy, że na co dzień bardziej zajmuję się innymi dziedzinami niż kultura. Nie, proszę powiedzieć od razu, jakimi dziedzinami, żebyśmy wiedzieli. No to są dziedziny, które właśnie są też odzwierciedlone w twórczości, czyli ja się zajmuję głównie polityką społeczną, polityką na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i raczej te moje doświadczenia są bardzo blisko tych spraw bardziej niż samej kultury, aczkolwiek no, z kulturą siłą rzeczy, zresztą często też świadomie staram się mieć kontakt i na pewno można takie tropy też odnaleźć we współczesnych w świecie kultury. Nie wiem, czy akurat szczególnie w poezji, szczerze mówiąc nie mam takiego rozeznania, zresztą myślę, że bardzo trudno. Dziś jest już tyle nurtów, ale z tego, co wiem, na przykład w czasach pokolenia Brulionu, czyli no w latach 90. jednak był dość zauważalny, było dostrzegalne pewne odejście od wielkich narracji. Przepraszam, jeśli mamy pojęcie Brulionu, bo to była taka grupa poetów jeszcze kilkadziesiąt lat temu, żeby była jasność. Taka grupa, która miała tam swoją filozofię twórczą, możemy o tym kiedy indziej porozmawiać. Proszę. Tak, więc jakby wyraźne były swego czasu takie dążenia do odejścia od takiego społecznego zaangażowania sztuki, od komunikowania o wielkich sprawach, a raczej koncentrowanie się na jakimś bardzo takim intymnym, nieraz intymnym, hermetycznym doświadczaniu rzeczywistości i w tym sensie ja troszeczkę gdzieś no, sytuowałbym się na uboczu tych nurtów, chociaż ja akurat też często sięgam do takiego bardzo doświadczenia silnie zindywidualizowanego, ale staram się poprzez nie jednak pokazywać pewien jakby taki społeczny i bym powiedział też uniwersalny wymiar tego doświadczenia i sposób, w jaki o tym piszemy, w jaki to odbieramy też, moim zdaniem nie musi być czysto opisowy, a pożądany jest, by poezja no, pełniła też te takie funkcje krytyczne, które gdzieś poruszają nas do takiego pytania, czy tak rzeczywiście musi być, czy to jak jest właściwe w rzeczywistości i szczerze mówiąc nie widzę jakiegoś takiego bardzo wyraźnego trendu, żeby młodzi poeci w podobny sposób na to patrzyli, a już tym bardziej nie spotykałem się w współczesnej poezji z tym spisaniem, z odwoływaniem do malarstwa, tak, zwłaszcza tego dawniejszego. Chociaż oczywiście już w kanonie kultury znajdziemy na przykład ekfrazy Jacka Kaczmarskiego, czy wspomnianego Stanisława Grochowiaka, czy szeregu innych twórców, którzy też lokowali swoje zainteresowania, inspiracje w malarstwie, ale wydaje mi się, że poza paroma wyjątkami raczej było to dość okazjonalne niż takie bardzo usystematyzowane i robione na większą skalę. Dziękuję. Ten nurt kulturowy w poezji, w literaturze jest dość silny, ale dzisiaj nie będziemy o nim mówić. Jest wielu poetów czy pisarzy, którzy odwołują się do tradycji, nawiązują z nią kontakt, prowadzą dialog. To jest zjawisko powszechne i powiedziałbym naturalne.
powoli będziemy wyczerpywać tę naszą rozmowę. Z tym, że nasze spotkania mają ten charakter, że my sobie możemy wzajemnie zadawać pytania, także jak będzie okazja, to później Rafał może mnie też zadać pytania związane z jakąś tam sprawą. Panie Rafale, poczytamy. Może zacząłbym od wiersza, który już był zapowiadany przez pana Stanisława. Kapuśniaczek. Jak na grochu klęczy, stojąc na nogach od rana, kobieta, kapuściany głąb, kuchennym nożem odziera z unerwionych liści, jakby zdejmowała z siebie skalp z wprawą, skórę z wyprawką, w rezerwacie kuchni. W duszy gra jej muzyka do kotleta, mieli, uderza tuczkiem, głową w mur, opierając się przeznaczeniu wszystkiego, co ma pod ręką na obiad. Jej łzy bywają niczym groch o ścianę, czasem mży ledwie kapuśniaczek. Ekran. Patrzy w okno, jak w ekran, śnieży przez mgłę, nic nie widać, nie odbiera nadziei sobie od ust, przykłada się do zimnego ucha szyby, gdy trzeba milczy, rozgłośnia trwa w wierze nad program istnienia. Targ. Cały czas jej patrzy na ręce, cały czas jej życia. W dorzeczu żył, od niedorzecznej pracy pulsuje jeszcze krew, niczym pomidorowa zupa, niczym głód. Posmak dzieciństwa z czasów wojny, teraz się liczy, teraz. Sprzedaje pietruszkę na granicy między prawem, a prawem do nalewo przeżycia. Wykroczenie, już jedną nogą stoi na tej ziemi, drugą maca, wyklepany jak słowa modlitwy w powietrzu ląd. Ale jeszcze jest czas. Jeszcze ją popycha do tego, by targować się o dwie cebule, każdą chwilę życia. Przez ten czas nie płacze. Jakoś to uchodzi z niej na sucho. Z czasem przecież i tak targ ubije ją jak